Czy uczynki są dowodem zbawienia? A jeśli tak, to dla kogo są takim dowodem zbawienia? Stary hymn Szkółki Niedzielnej pomoże przybliżyć nasz temat. Nie śmiem pracować dla duszy mojej zbawienia, tej pracy dokonał mój Pan. Ale pracowałbym jak każdy niewolnik z miłości do drogiego Syna Bożego. Myślę, że wszyscy, którzy znają te słowa tego hymnu, z każdej strony debaty zgodziliby się z jego znaczeniem i duchem. W związku z tym już wcześniej wspomniałem, że według niektórych zwolenników Lordship Salvation, to jest zbawienia na podstawie własnej pobożności, ich rozumienie doktryny Lordship Salvation, to jest zbawienia na podstawie własnej pobożności, jest takie, że oznacza ona po prostu, iż w życiu odrodzonej osoby będą uczynki. I te uczynki będą dowodem prawdziwego zbawienia. Wszyscy zgadzamy się, że dobre uczynki w normalnym toku rzeczy powinny następować po zbawieniu. Nie znam żadnej chrześcijańskiej teologii, która uczyłaby inaczej. Więc już wcześniej przyjrzeliśmy się mgle zamieszania otaczającej Lordship Salvation, to jest zbawienie na podstawie własnej pobożności, i widzieliśmy cztery różne jego definicje lub charakterystyki. To, co teraz omawiam, było wtedy czwartym punktem, uczynki jako dowód. Oczywiście nie jest to tak naprawdę Lordship Salvation, to znaczy zbawienie na podstawie własnej pobożności samo w sobie, ponieważ wszyscy zdrowi chrześcijanie zgadzają się z nim. Jeśli jest właściwie rozumiane, jego implikacje są znacznie głębsze. Jeśli uczynki są dowodem zbawienia, to dla kogo ten dowód istnieje? Jest to ważne pytanie i wiele zależy od odpowiedzi. Najpierw jednak chciałbym przyjrzeć się doktrynie o uczynkach w bardziej ogólnym sensie. Jak Biblia nam to definiuje? Biblia charakteryzuje nasze uczynki przed zbawieniem jako złe uczynki. Tak mówi Kolosan, 1 rozdział, 21 werset. A jeśli byliśmy bardzo religijni, ale nie zbawieni, jako martwe uczynki, jak mówią nam słowa z listu do Hebrajczyków, 6 rozdział, 1 werset i 9 rozdział, 14 werset. Błogosławiony Bóg, Pan Jezus Chrystus, który dał siebie za nas, aby nas wykupić od wszelkiej nieprawości i oczyścić sobie lud na własność gorliwy w dobrych uczynkach, jak mówi Tytusa, 2 rozdział, 14 werset. Można by mnożyć fragmenty z Nowego Testamentu, które przedstawiają tę samą prawdę. Rzeczywiście po zbawieniu z łaski Bożej stajemy się Jego dziełem, stworzeni w Chrystusie Jezusie ku dobrym czynom, do których przeznaczył nas Bóg, abyśmy w nich chodzili. To, co zdumiewające, widzimy tutaj, że nawet nasze uczynki są poprzedzone przez Boga. G.V. Wigram nazywa to specjalnością Bożej opatrzności. Bóg ma określony plan i drogę dla każdego wierzącego. Z tego samego fragmentu apostoł Paweł pokazuje również, że jesteśmy dziełem Bożym. Greckie słowo oznaczające wykonanie to poema i zasadniczo oznacza dzieło stworzenia. Jak nasze słowo poemat pochodzi od tego właśnie słowa. Tak więc jako jego nowe stworzenie będą rezultaty tego faktu w naszych dziełach. Tak więc jako jego nowe stworzenie będziemy wytwarzać rezultaty tego faktu w naszych dziełach. Definicja dowodu to jakaś rzecz, która czyni jasnym lub wyraźnym, wskazówka lub znak. W przeciwieństwie
do naszych dawnych uczynków ciała jesteśmy jako wierzący prowadzeni do naszych dobrych uczynków przez uświęcenie. I przez uświęcające działanie Ducha Świętego. No dobrze, uczynki dobre to dowody. Ale dla kogo? To jest właśnie pytanie. Dowody dla kogo? Jeśli uczynki są dowodem regeneracji, to dla kogo jest ten dowód? Na pewno nie dla Boga, ponieważ zna Pan tych, którzy są Jego, o czym mówi 2 Tymoteusza 2,19. Pan Jezus zna swoje owce. Rzeczywiście to On je wzbudził i przeznaczył do tych uczynków, których powinni chodzić, jak to właśnie widzieliśmy w Efezjan 2 rozdział 10 werset. W Jana 10 rozdział 14 werset jest powiedziane: ja jestem prawdziwym pasterzem i znam swoje i moje nie znają. Bóg nie potrzebuje dowodów. Mało tego, Bóg nie musi się przed nikim tłumaczyć, więc nie daje dowodów, albo inaczej nie jest zobowiązany do dawania dowodów światu przez życie swoich świętych. Ale przede wszystkim Bóg nie potrzebuje dowodów. To właśnie w drugim liście do Tymoteusza 2,19 znajdujemy klucz. Jednakże fundament Boży stoi niewzruszony, mając tę pieczęć. Zna Pan tych, którzy są Jego. Oczywiście z tego fragmentu zrozumiałe jest, że dowody nie są dla Boga, bo Bóg zna tych, którzy są Jego. I niech odstąpi od niesprawiedliwości każdy, który wymawia imię Chrystusa. To jest właśnie bardzo ważne, że ten rozdział z Tymoteusza, drugi rozdział Tymoteusza, drugi rozdział, jest o chrześcijańskiej społeczności i widzimy w nim, że istnienie dowodu zbawienia w poszczególnym wierzącym jest nam dane po to, abyśmy mogli poznać tych, którzy, z którymi możemy mieć prawdziwą chrześcijańską społeczność. Czyli te dowody nie są dla świata, tylko te dowody są dla innych wierzących. W naszych lokalnych zgromadzeniach mamy poważny, uroczysty obowiązek sprawdzania wyznania ludzi podających się za wierzących, gdy chodzi o społeczność dawania świadectwa na ziemi. Nie mamy jednak możliwości poznania serc ludzi, tylko Bóg to robi. Więc musimy sądzić po praktycznych przejawach ich życia lub ich braku. Uczynki innych są dla nas widocznym wskaźnikiem, choć nie nieomylnym, wewnętrznego stanu tych, którzy chcą z nami chodzić w chrześcijańskim świadectwie. Często cytowane, lecz dziwnie błędnie stosowane słowa Pana Jezusa "po owocach ich poznacie", 7 rozdział 20 werset Mateusza, są przykładem słabej egzegezy nauczycieli, których teraz badamy. Tekst ten jest przez nich używany jako pałka, bejsbolowa pałka, aby zmusić nas do zbadania samych siebie i postawienia pytania, czy jesteśmy w wierze, czy nie. W rzeczywistości Pan Jezus mówi, że poznamy ich po owocach, a nie, że poznamy siebie po naszych owocach. Bardzo pomocne jest rzeczywiste czytanie słów Biblii, a nie automatyczne przypisywanie im znaczenia, jakie chce się im narzucić. Ktoś powiedział: to niesamowite, jak wiele światła Biblia rzuca na komentarze. Kaznodzieje Lordship Salvation, to jest zbawienia na podstawie własnej pobożności, również z upodobaniem cytują: wielu powie do mnie w owym dniu: Panie, Panie, Mateusza 7:21-23. Wszyscy zdajemy sobie sprawę z uroczystej prawdy słów Chrystusa w tym fragmencie. Przez nas rozumie się tych, którzy w lokalnym kościele przyjmują nowych przybyszów do społeczności.
Nie lekceważę czytania dobrych komentarzy, ale raczej zaszczepiam czytanie Pisma Świętego bez narzucania mu naszych założeń. Straciłem rachubę, ile razy widziałem ten werset z Mateusza 7, rozdział cytowany w publikacjach ludzi z ruchu Lordship Salvation lub w ich kazaniach. Jest to dla nich tekst typu Magna Carta. Najpopularniejszymi przedstawicielami wyznającego chrześcijaństwa są niewierzący praktykujący. Chrześcijaństwo jest pełne miriad ochrzczonych niewierzących grzeszników na ich drodze do piekła. Jednak ten werset jest nieustannie cytowany prawdziwym wierzącym dla efektu, aby zaalarmować, zbudzić wątpliwości co do zbawienia, i to działa niszcząco i destrukcyjnie. Osobiście byłem świadkiem wpływu tego rodzaju ciągłego głoszenia na prawdziwych wierzących i musiałem doradzać tym, którzy byli tym zaniepokojeni. Kontekst tego fragmentu jest ostrzeżeniem przed fałszywymi mówcami religijnymi, tak samo jak przed niewierzącymi wyznawcami Chrystusa praktykującymi chrześcijaństwo. Nie ma to nic wspólnego z prostym chrześcijaninem, który z trudem utrzymuje się duchowo nad wodą. Smutna rzeczywistość jest taka, że nadużywanie wersetów z Pisma Świętego w ten sposób nigdy nie wydaje się budzić fałszywych wyznawców religii praktykujących niewierzących, co najwyraźniej próbują robić kaznodzieje Lordship Salvation, to jest zbawienia na podstawie własnej pobożności. Jednak w rzeczywistości to, co im się udaje, to wzbudzenie alarmu i niepewności u prawdziwych chrześcijan, którzy mogą być słabi w swojej wierze. Kaznodzieje mogą znacznie zwiększyć swoją popularność w mediach elektronicznych i społecznościowych przez tego typu kazania, ale robią niewiele, aby pocieszyć i zabezpieczyć owce. W naszym kazaniu będą przypadki, w których będziemy musieli ostrzegać nieostrożnych lub światowych chrześcijan. To jest dalekie od tego, co faktycznie się dzieje, kiedy całe służby wydają się oparte na tym i cała doktryna opracowana jest wokół tego. Słuchając poselstw niektórych kaznodziejów obozu Lordship Salvation, to jest zbawienie na podstawie własnej pobożności, można odnieść wrażenie, że uczynki powinny być dowodem dla samego wierzącego, dla zapewnienia jego własnego zbawienia, że powinniśmy badać samych siebie, aby zobaczyć, czy naprawdę jesteśmy zbawieni. Innymi słowy, nasza pewność powinna ich zdaniem pochodzić z dowodów uczynków w naszym własnym życiu. I ze stanu naszej duszy. Nie jest to zbawienie oparte tylko na wynikach, ale także na zapewnieniu zbawienia opartym na wynikach. W następnym rozdziale będzie głębsze badanie pewności i tego, jak Lordship Salvation, to jest zbawienie na podstawie własnej pobożności, całkowicie myli się w tej ważnej doktrynie. Lordship Salvation nie tylko jest w cudzysłowie zbawieniem opartym na uczynkach, ale także pewnością zbawienia, także w cudzysłowie pewnością zbawienia opartą na uczynkach. Jest to zbawienie, w cudzysłowie zbawienie oparte na wynikach i w cudzysłowie pewność zbawienia oparta na wynikach. Jest to bardzo niebezpieczna nauka. Lordship Salvation, to jest zbawienie na podstawie własnej pobożności, całkowicie myli się w tej ważnej doktrynie. Zanim przejdziemy dalej do tematu pewności zbawienia, jest jeszcze jedna kwestia dotycząca uczynków w Nowym Testamencie, która wymaga zbadania. Czy Jakub zaprzecza Pawłowi? Wielki reformator Martin Luther miał trudności z listem Jakuba z powodu rzekomo dostrzegalnej dla niego sprzeczności z Pawłową nauką
o usprawiedliwieniu. Niektóre źródła zdają się sugerować, że w pewnym momencie rzekomo wysunął stanowisko, że nie jest to w ogóle natchniona księga Biblii, nazywając ją epistołą Słomy. Wierzymy, że jeśli te pomówienia są prawdziwe, to Luther mylił się w jego odrzuceniu tego listu i że Jakub był tak samo natchniony jak inni pisarze Nowego Testamentu. Nie ma żadnej sprzeczności między Jakubem a Pawłem. Doktryna apostoła Pawła daje nam najwyższy pogląd na pozycję chrześcijanina, ale jest bardzo interesujące zobaczyć, jak Duch Święty użył innych pisarzy Nowego Testamentu i że każdy z nich uzupełnia drugiego, aby dać w pełni prawidłowy pogląd na umysł Boga w Chrystusie. Na przykład Jan mówi, że zrodzony z Boga nie praktykuje grzechu, a w listach Pawła mamy wiele przykładów chrześcijan zmagających się z grzechem i jego recept na zwycięstwo nad nim. Napięcie, które istnieje między tymi dwoma rzeczami, nie jest sprzecznością, ale pomaga nam zrozumieć wielkość zbawienia. I także ta kwestia między Jakubem a Pawłem nie jest bezpośrednio związana z kontrowersją dotyczącą Lordship Salvation, czyli zbawienia na podstawie własnej pobożności. Jednak przy omawianiu relacji między wiarą i uczynkami list Jakuba jest czasami wspominany. Są też tacy, którzy mają trudności ze zrozumieniem pozornej sprzeczności między doktryną apostoła Pawła a tym, co przedstawia nam apostoł Jakub. Krótkie spojrzenie na nią może być pomocne dla tych czytelników Słowa Bożego, którzy mają taką trudność. Inni mogą chcieć uważać, że te myśli są nam zbędne. I odniosłem się do tego cytatu Marcina Lutra z pewnym wahaniem i ostrożnością. Istnieją dowody na to, że usunął go z późniejszych wydań swojego komentarza do listu Jakuba. Nie chciałbym wkładać w usta tego wielkiego reformatora, którego uważam za bohatera, cytatu, którego później żałował lub wycofał. Niemniej jednak myślę, że uczciwie jest powiedzieć, że zmagał się on z tym, co wydaje się sprzecznością pomiędzy nauką Pawła o usprawiedliwieniu przez wiarę i widoczną nauką Jakuba o usprawiedliwieniu przez uczynki. Listy Jana mają tendencję do mówienia w sposób absolutny, ma on w tym szczególny cel, gdyż ma do czynienia z gnostyckimi fałszywymi nauczycielami. I teraz, jeśli wracamy do porównania pism Pawła z listem Jakuba, Jakub pyta, cóż z tego, bracia moi, że ktoś mówi, że ma wiarę, a nie ma uczynków? Czy wiara może go zbawić? I stwierdza, że wiara sama w sobie, jeśli nie ma uczynków, jest martwa. I pokaż mi swoją wiarę bez uczynków, a ja ci pokażę moją wiarę przez uczynki moje. I nawet demony wierzą i drżą. Tak mówi list Jakuba, 2 rozdział 18-19. I znowu, wiara bez uczynków jest bezużyteczna. To, przeciwko czemu Jakub pisał, to nie jest sprawa wiara kontra uczynki, ale fałszywa wiara kontra prawdziwa wiara. Aby to właściwie zrozumieć, trzeba zaznaczyć, że ogólny kontekst tego listu jest napomnieniem do prawdziwego, codziennego, praktycznego chrześcijaństwa, czystej religii. Jakuba, 1 rozdział, 27 werset. Aby to właściwie zrozumieć, muszę zaznaczyć, że ogólny kontekst tego listu Jakuba jest napomnieniem, nawoływaniem i zachętą do prawdziwego, codziennego, praktycznego chrześcijaństwa, czystej religii. To jest właśnie to. To jest
cały zamysł Jakuba, jego centralny i nadrzędny temat. Nie jest to doktrynalny manifest na temat usprawiedliwienia przez wiarę, jaki je znajdujemy w liście Pawła do Rzymian lub w innych jego pismach. Demony wierzą, że Bóg jest jeden i drżą, co oznacza, że wiara jest czymś więcej niż tylko przekonaniem, ale aktywnym zaufaniem skutkującym zewnętrznymi dowodami w postaci uczynków. Demony wierzą w fakt, że Bóg jest jeden i drżą, co oznacza, że zbawcza wiara jest czymś więcej niż tylko wiarą w fakt, że Bóg jest jeden. Przekonaniem, ale zbawcza wiara jest aktywnym zaufaniem Panu Jezusowi Chrystusowi skutkującym zewnętrznymi efektami nowego życia. Demony wierzą w fakt, że Bóg jest jeden i drżą, co oznacza, że zbawcza wiara jest czymś więcej niż tylko wiarą w fakt, że Bóg jest jeden. Zbawcza wiara jest czymś więcej niż tylko intelektualnym przekonaniem, ale zbawcza wiara jest aktywnym zaufaniem Panu Jezusowi Chrystusowi, skutkującym zewnętrznymi efektami nowego życia. Człowiek może wierzyć w to, co jest prawdą o Bogu, ale nie ma wiary w Boga. Jakub mówi o usprawiedliwieniu, ale nie w sensie sądowym, jak to czyni Paweł. Człowiek idący na potępienie może wierzyć w to, co jest prawdą o Bogu, ale nie wierzy Bogu. Jakub mówi o usprawiedliwieniu, ale nie w sensie sądowym, jak to czyni Paweł. Paweł mówi o naszym usprawiedliwieniu od Boga, naszym stanie. Jakub mówi o naszym usprawiedliwieniu od człowieka, naszym stanie. Przepraszam, przejęzyczyłem się. Paweł mówi o naszym usprawiedliwieniu od Boga, naszym stanowisku. Stanowisku, nie stanie. Paweł mówi o naszym usprawiedliwieniu od Boga, naszym stanowisku. Jakub mówi o naszym usprawiedliwieniu od człowieka, czyli naszym stanie. Słowo kluczowe znajduje się w wersecie 18 drugiego rozdziału listu Jakuba, gdzie Jakub mówi: pokaż mi. Uczynki przed ludźmi pokazują innym, że mamy wiarę, która usprawiedliwia przed Bogiem. Nie jest to więc kwestia wiary i uczynków, ale wiary, która działa. Myślę, że wszyscy zgodziliby się z moim dotychczasowym spostrzeżeniem na temat Jakuba, niezależnie od tego, czy są za Lordship Salvation, czyli zbawieniem na podstawie własnej pobożności, czy też są tymi, którzy mają obawy co do tego punktu widzenia. O to chodzi. Jakub, list Jakuba jest tekstem towarzyszącym temu, co zostało nam przekazane przez Pawła. Głównym tekstem jest tekst Pawła. Jakuba list jest towarzyszem tego, co mówi Paweł. Jednakże przesadne podkreślenie i podkreślanie lub wyolbrzymienie i wyolbrzymianie jakiejkolwiek prawdy prowadzi w końcu do błędu. Niewłaściwym użyciem listu Jakuba byłoby to, gdyby został on użyty specjalnie do rzucenia chrześcijanom wątpliwości dotyczących ich zbawienia. Nie masz wystarczająco dużo uczynków, takim karykaturalnym powiedzeniu mogłoby być, więc nie masz prawdziwej wiary, więc nie jesteś naprawdę zbawiony. Jest to fałszywy pomysł. Celem Jakuba jest pobudzenie nas do czystej religii, abyśmy rzeczywiście byli gorliwi w dobrych uczynkach i abyśmy wypełniali królewskie prawo miłości bliźniego lub opieki nad sierotami i wdowami, jak mówi list Jakuba w pierwszym rozdziale, 8 wersecie. Wiara bez uczynków jest jak ciało bez ducha, martwa. To nie jest doktrynalna deklaracja, ale napomnienie. Jest to napomnienie. Jeśli ktoś mówi, że ma wiarę, ale jest pozbawiony uczynków, to słusznie można zakwestionować jego wiarę. Jednakże
to musi być zrównoważone z pismami Pawła, w których ujawniony jest pełny zakres sprawiedliwości Boga w usprawiedliwieniu wierzącego przez wiarę, pozycja wierzącego w łasce i obecne przyjęcie przez łaskę Boga, niebiańskie powołanie i jego rady z wieczności w związku z Kościołem. Uderza mnie brak jakiegokolwiek uzasadnienia rozwoju doktrynalnego u Jakuba. Może on do niego nawiązywać, ale pełne rozwinięcie tej doktryny zostało ujawnione przez posługę apostoła Pawła. Równie ważne jest jednak to, że Jakub nigdy nie zaprzecza ani nie przeczy żadnej z tych błogosławionych prawd, które objawił Paweł. W ten sposób Biblia jest tak niezwykła, jej boska jedność w jej splecionym objawieniu.